Polityka, polityka, ja dostanę chyba bzika. Panie ministrze, wczoraj Sejm przyjął uchwałę o agentach, o współpracownikach. Ta uchwała z moralnego punktu widzenia i z innych jeszcze perspektyw jest bardzo potrzebna i rozsądna. Natomiast jeśli uczynimy z tego walkę polityczną, jeśli pozwolimy na posądzanie, na niesprawdzone wiadomości, a pamiętajmy, że tu można wszystko zrobić, jeśli nie damy szans obrony, to będzie największe zwycięstwo służby bezpieczeństwa martwej, ale czynnej. I dlatego ja panu dzisiaj wręczę pismo, w którym powiem o tym, co myślę i poproszę pana o wielkie, wielkie zastanowienie, by nie popełnić błędu, by nie dać jeszcze raz służbie bezpieczeństwa zwycięstwa. Pogrążymy się w dziesięciolecia, jeśli zrobimy to źle. A zrobić to musimy. Ja się z tym zgadzam. Dziękuję, panie prezydencie. Ja wiedziałem od początku, gdy obejmowałem swoją służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że takie jest właśnie pana prezydenta zdanie, że to trzeba zrobić i zapewniam pana, że zostanie to wykonane zgodnie z uchwałą Sejmu, także nikt nie zostanie oskarżony bez przyczyny, a w ogóle rzecz nie w oskarżeniu. Rzecz jedynie w tym, by ludzie, których to nieszczęście dotknęło, po prostu sami się usunęli. Ja jestem wykonawcą w tej sprawie jako urząd woli Sejmu i tylko tyle w tej materii mogę zrobić i nic więcej na pewno zrobione nie będzie. Gdyby nawet dali tylko prezydentowi takie decyzje, to powiedziałbym, że parlament jest nieodpowiedzialny. To jest zbyt skomplikowana sprawa, by rząd, by nawet prezydent, którego naród wybrał, mógł decydować bez konstrukcji, jak to ma być wykonane, bez możliwości odwołania, udowodnienia i opuszczenia tej sprawy na dół, gdzie będą różne grupy, rodziny się posądzać i rzucać. Proszę pana, bardzo szeroka uchwała, bardzo nieprecyzyjne wykonanie, co może być wielkim nieszczęściem dla Polski. Ja ostrzegam pana i proszę o wielkie zastanowienie, ja w piśmie zresztą to podam. Bo pan dobrze wie, panie ministrze, w latach 70. co było robione, jakie podrzutki, jakie rzeczy do dzisiaj krążą jeszcze. Pan ma rację, dlatego pracowaliśmy przez 4 miesiące, by wszelkie możliwe posądzenia, uchybienia, fałszerstwa zostały wyeliminowane. I gwarantuję panu, panie prezydencie, że wszystko, co zostanie ujawnione, będzie absolutnie zgodne z prawdą. To pan odważny jest. Cieszę się, że mam takiego odważnego ministra. Zawsze będę do dyspozycji. Ale ja proszę o moteczkę swoją. Bo ja do tej pory nie sprawdzałem. Ale panie prezydencie, ja nie sporządzałem dotąd żadnych list, żadnych teczek nie czytałem. Panie ministrze. Uchwała zapadła wczoraj wieczorem. Zaraz, dopiero ruszałem, że tak powiem, do pracy. Pana, pan dobrze wie, że listy były robione i do dziś. I to jest wysoko.